Gmina Łącko bezspornie należy do najbardziej malowniczych miejsc Sądecczyzny. Usytuowana na krawędzi Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego kraina przyciąga swoim niepowtarzalnym urokiem turystów i miłośników górskich klimatów. Prawdziwą ozdobą Łącka są sady jabłkowe rosnące na okolicznych łagodnych wzniesieniach, pięknie kwitnące na początku maja. Łąckie sady od wieków stanowią nieodłączny element tutejszego krajobrazu, a pierwsze wzmianki na temat uprawy jabłoni i śliw sięgają XII wieku. Gmina Łącko poszczycić się może również bogatą kulturą górali białych, którą pielęgnują liczne zespoły regionalne, kapele i orkiestry. Aby zaprezentować wspaniały dorobek sadowniczej gospodarki oraz regionalnego folkloru, tradycji i kultury, od 1947 roku organizuje się w Łącku Święto Kwitnącej Jabłoni. W Małopolsce to jedna z największych i najstarszych imprez, na którą corocznie z odległych zakątków kraju zjeżdżają sadownicy oraz miłośnicy folkloru i góralskiej kultury. To także okazja, by oddać hołd ciężkiej pracy miejscowych rolników i sadowników. Przyjechaliśmy, aby oddać to, co się należy i sadownikom, i tym, którzy dbają o tradycję. Praca sadownika nie jest łatwa. Na wiosnę wszystko kwitnie, wydaje się, że będą duże zbiory. Później jeden przymrozek, jedna susza tygodniowa, jeden grad. I z szacunku dobrego zbioru niewiele zostaje. Od 4 lat w pierwszym dniu łąckiego świętowania organizowany jest górski bieg kwitnącej jabłoni o puchar wójta gminy Łącka. W tym roku na jego starcie stawiła się rekordowa grupa zawodników, by rywalizować na trasie o długości 6600 metrów wiodącej przez malowniczy teren Łącka. Jako pierwszy na linii mety zameldował się Kacper Piech z czasem 24 minuty i 23 sekundy. Wśród pań rywalizację wygrała Gabriela Rolka z czasem 30 minut i 46 sekund. Pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach nagrodzone zostały pucharami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Zaś na każdego, kto ukończył tę niełatwą trasę, czekał pamiątkowy medal i upominki. W tym dniu to nie koniec sportowych zmagań. Na miejscowym stadionie zorganizowano turniej piłki nożnej oldboyów. Natomiast dzieci mogły sprawdzić się w konkurencjach sprawnościowych na obiektach Orlika. Producenci owoców i organizatorzy produkcji sadowniczej mieli okazję wymiany doświadczeń podczas tradycyjnej konferencji branżowej.
Wieczorem serca zgromadzonych w amfiteatrze na Jeżowej Górze podbił rodzimy zespół Lachersi, prezentując ludowe brzmienia w nowoczesnej folkowej odsłonie. Dziewce głośno zginęło, ratuj Jaśku Boski. Oj, nie zginiesz, nie zginiesz, ty mi zginąć nie możesz. Ja cię na rączki wezmę, do łóżeczka położę. Ja cię na rączki wezmę, do łóżeczka położę. W niedzielę po mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela kolorowy korowód przemaszerował do amfiteatru na Jeżowej Górze. Pomimo niesprzyjającej aury, uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dętą imienia Tadeusza Moryto w znakomitych humorach i nastrojach rozpoczęli coroczne świętowanie. Na miejscu sadowników, zaproszonych gości i turystów z całej Polski powitał wójt gminy Łącko Jan Dziedzina w asyście przewodniczącej Rady Gminy Bernadetty Gawełek-Wąchała. Sumił łącki sad dokoła i wesołą pieśnią woła, a my radzi i weseli, bo jabłuska będziemy mieli. Tradycją jest również wypuszczenie w niebo medalowych gołębi z miejscowych hodowli, które wzbiły się wysoko ponad amfiteatr, wywołując wśród zebranych entuzjazm i gromkie brawa. Wśród zebranych nie zabrakło znamienitych gości. Przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, sadowników oraz licznie przybyłych mieszkańców gminy i turystów. W imieniu licznie zebranych tutaj posłów chciałabym nisko się pokłonić całej społeczności lokalnej gminy Łącko, wszystkim sadownikom, wszystkim rolnikom, którzy w tych trudnych, zmieniających się warunkach tak wspaniale sobie radzą i są naszą chlubą i dumą całego regionu, całego naszego okręgu. Pragnę Państwu życzyć, żeby ten rok był dla całej Waszej społeczności dobry i pomyślny. Życzę na ręce Pana Wójta Dziedziny, całej społeczności lokalnej gminy Łącko, żeby zawsze władze państwowe tak dostrzegały ich problemy. Szanowni Państwo, nisko się Wam kłaniam. Życzę dobrego, wspaniałego roku w imieniu całej naszej poselskiej grupy i niech Pan Bóg szczęści. Dziękuję bardzo. Honorowy patronat nad imprezą objął wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Szanowni Państwo, święto kwitnącej jabłoni, które w tle za nami odbywa się właśnie, święto z wielkimi tradycjami, nasza chluba i duma. Podtrzymujemy tradycję, która sięga podobno roku 1947, gdzie w jednym z sadów czernieckich miało się odbyć pierwsze takie święto. Dziś jest kwestią sporną, które to dzisiaj jest święto, czy 53, może 54, to ma mniejsze znaczenie. Ważne, że ono jest, trwa, ma się dobrze.
a uczestnicy, którzy rok w rok dopisują, są dowodem na to, że jest to impreza, która na trwałe wpisała się w tradycję. Oczywiście oprócz gości, którzy przybywają, tych bardziej oficjalnych, cieszymy się wszystkimi, którzy zechcą w tym okresie odwiedzić Łącko i oczywiście serdecznie zapraszamy. Święto trwa, ma się dobrze i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. W bloku regionalnym na scenie prezentowały się zespoły i kapele ludowe. Nie mogło zabraknąć sztandarowej Łąckiej Orkiestry Dętej pod wodzą Stanisława Strączka. Orkiestra Dęta imieniem Tadeusza Moryto w Łącku istnieje już od prawie 70 lat, a więc tradycja jest ogromna. Założycielem naszym był Tadeusz Moryto, wybitny muzyk, kompozytor, organista, wielki działacz całego regionu sądeckiego. On był twórcą orkiestry, on był twórcą chóru, który działał i dzisiaj właśnie zaprezentował się po wielu latach, pięknie się zaprezentował i chór i myślę, że orkiestra też dała swój koncert na dobrym, wysokim poziomie. Nasza orkiestra nie tylko koncertuje tutaj na terenie Łącka, ale także wyjeżdża, w zasadzie koncertuje po całej Polsce. Wiele koncertów wykonujemy za granicą, byliśmy we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu, w Monte Carlo, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech ostatnio byliśmy i w planach mamy również wiele, wiele jeszcze wyjazdów. Również koncertowaliśmy w naszym pięknym mieście Lwów, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci i myślę, że orkiestra się rozwija, dlatego że mamy bardzo, bardzo dużo młodzieży. W zasadzie teraz starszyzna należy tylko do wyjątku, a młodzież. Także orkiestra się bardzo rozwija, wszyscy się cieszą tym graniem i to widać i słychać, że to nie jest rzemiosło, a radość, że to jest przyjemność z grania. I to właśnie się udziela również, myślę, słuchaczom. Oby tak było. Swoim występem urzekł zebranych chór parafialny Zewgór, reaktywowany przez miejscowego organistę Marcina Wnęka. Najmłodsi również dali widzom powody do zadowolenia, prezentując na scenie swoje wokalne, muzyczne i taneczne talenty, a najmłodsi, Julka i Piotrek, urzekli swoją naturalnością i wrodzonym talentem. A to Julka i Piotrek. Wielkie brawa! Małe Łączko ma już 64 lata. W drugim powstało na 65. No, a jeżeli chodzi o moją działalność, no to ja od dziecka tańczę. Tańczyłem jako dziecko, potem była przerwa na szkołę, no i wróciłem jako nauczyciel. Także prowadzę ten zespół i kapel. Konkretnie moja działka to jest strona muzyczna. W tym zespole jako nauczyciel działam od 82 roku, a kapelę mam od 83 i tak się udało, że ani roku nie było przerwy, bez przerwy mam cały czas kapelę dziecięcą. Nie miałem ani raz przerwy, nie musiałem posiłków szukać u starszych.
imprezie towarzyszyły prezentacje kuchni i produktów regionalnych pod szyldem Zasmakuj w Małopolsce. Swoje wyroby prezentowali rodzimy twórcy ludowi, a miłośnicy znanego w całej Polsce łąckiego trunku znaleźli coś dla siebie. Święto kwitnącej jabłoni 2015 przeszło już do historii. Kto był, nie żałuje, bo i atrakcji nie brakowało i magiczna atmosfera Jeżowskiej Góry udzieliła się wszystkim. Za rok w maju kolejne święto, ale przecież z kwiatu owoc dojrzeje i już we wrześniu Łącko będzie cieszyć się owocobraniem. I na tę imprezę już teraz włodarze gminy Łącko serdecznie zapraszają. Do zobaczenia w Łącku!